pierwsza sprawa, czyli zwracamy uwagę na to, co my możemy zrobić dobrego względem właśnie pomocy osobom, które borykają się z problemami psychicznymi. Druga rzecz jest taka, żeby wyciągnąć rękę, czyli wskazać kierunek, w jaki sposób już, jeżeli ktoś choruje, bądź zmaga się z takimi emocjami, w jaki sposób może z takiej pomocy skorzystać, do kogo się zwrócić, z kim na ten temat porozmawiać. No i w tym ostatnim etapie, w jaki sposób tą pomoc otrzymać i pomóc sobie samemu. Przed nami miesiąc różnych działań. Ktoś by powiedział, że dotykamy jakby tylko i wyłącznie wierzchołka góry lodowej. I być może jest to oczywiście prawda, ale od czegoś oczywiście, Szanowni Państwo, trzeba zacząć. I gorąco namawiam do tego, żeby przede wszystkim za pośrednictwem Państwa przekazywać taką informację, że problemy psychiczne to nie wstyd. Mówienie o tym i dzielenie się takimi informacjami z osobami, które mogą nam pomóc, to też nie jest nic złego. Osoby, które borykają się z takimi problemami, nie powinny być w żaden sposób piętnowane, bo po prostu są to takie osoby jak my wszyscy i każdy z nas raz lepiej, raz gorzej z tymi różnymi emocjami, ze stresem sobie radzi. Stąd przygotowaliśmy, myślę, dość ciekawy program, a przede wszystkim jego takim elementem wiodącym będzie terapiobus, który przez miesiąc będzie stacjonował w różnych miejscach w Opolu, gdzie myślę sobie, że często po raz pierwszy osoby, które chciałyby z kimś porozmawiać na temat tego, co czują, będą miały taką sposobność porozmawiania ze specjalistami, podzielenia się swoimi przemyśleniami i zapytania, czy wszystko jest w porządku, w jaki sposób mogę sobie pomóc, ewentualnie kto może mi pomóc. I ta akcja potrwa od 10 września. Na ten dzień przypada taki dzień zapobiegania samobójstwom. Trwać będzie do 10 października. Akurat wtedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. My jako miasto Opole mamy już przyjęty program zdrowia psychicznego i podjęliśmy go mimo tego, że do dnia dzisiejszego nie pojawił się Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, który miał się pojawić w grudniu. Mamy wrzesień, tego programu narodowego dalej nie ma. Uznaliśmy, że sytuacja zdrowia psychicznego jest na tyle poważna, że nie będziemy czekać na te programy rządowe. Mamy swój program i swoje działania. W ramach konkursów dla organizacji pozarządowych pan prezydent przyznał już środki na prowadzenie terapii i indywidualnej, i grupowej, i terapii dla naszych dzieciaków z rodzin zastępczych, więc tak naprawdę cały czas się coś dzieje. Ten miesiąc zdrowia psychicznego, który jest przed nami, tak jak powiedział pan prezydent, to jest taki miesiąc, kiedy chcemy przełamać to tabu. Chcemy, żeby głośno zaczęto mówić o tym, że zdrowie psychiczne to jest tak naprawdę pandemia naszych czasów i wszystkie statystyki wskazują na to, że lepiej niestety nie będzie. Więc musimy prowadzić szereg różnych działań. Będą się odbywać zajęcia i warsztaty w szkołach, myślę, o tym powie pan naczelnik, ale będziemy mieć wystawę prac osób z zaburzeniami psychicznymi w Bibliotece Miejskiej. Zachęcam do obejrzenia tej wystawy. Będziemy mieć prelekcje, wykłady i spotkania ze specjalistami dla seniorów w Centrum Seniora. Będziemy mieć specjalny spektakl w Teatrze Lalki i Aktora dotyczący zdrowia psychicznego dzieci, po którym będą się odbywać warsztaty dla dzieci, które będą uczestniczyć w tym spektaklu. Dołączyło do nas kino Helios, które będzie emitować tematyczne filmy w tym zakresie. Mamy szereg organizacji pozarządowych, bo terapiobus, który pojawi się w niedzielę na rynku, będzie faktycznie przez całe miasto, przez cały miesiąc w mieście i tu też serdeczne podziękowania dla Centrum Zdrowia Psychicznego, z którym współpracujemy, bo ja tylko dodam, że w terapiobusie przez cały miesiąc będą dyżury specjalistów, psychologów, terapeutów
tak naprawdę pro bono. Organizacje pozarządowe i pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego będą to realizować tak w zasadzie w ramach idei i za to serdecznie im dziękuję. Tych działań będzie bardzo dużo. My tak naprawdę myśleliśmy, że zamknęliśmy cały tych katalog wydarzeń, natomiast zgłaszają się kolejne jednostki i tak na przykład jeszcze zapomniałam dodać, że w tym dniu 10 października Toyota Park też będzie otwartym dniem, będziemy uczyć dzieci alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. Chcemy oderwać ich od problemów telefonów i komputerów. Także tych działań jest bardzo dużo. To wszystko będziemy kończyć takim happeningiem 10 i chciałabym tylko pokazać jedną rzecz. My w mieście mamy poradnik zdrowia psychicznego. Nie nadążamy z drukowaniem wersji papierowej. On jest dostępny oczywiście też w wersji elektronicznej. Te papierowe schodzą nam bardzo szybko. Natomiast doszliśmy do wniosku, że nasza młodzież bardzo często przesiaduje na ławkach w centrach handlowych, na placach miejskich. Tego rodzaju naklejki z kodem QR, który będzie odnosił do naszego poradnika zdrowia psychicznego, będziemy rozklejać na ławkach i w różnych miejscach naszego miasta. Mam nadzieję, że po tym miesiącu świadomość wśród naszych mieszkańców będzie dużo większa i będziemy mogli proponować kolejne działania.